No, jesteśmy na 1 maja, idziemy do trakiem. To jest pierwsza ulica, która prowadzi do plaży. I na tej ulicy, po prawej stronie, znajduje się poczta. Tutaj jak ktoś chce, może sobie karteczkę wysłać. Starym, dobrym sposobem. Idziemy deptakiem. To jest pierwsza ulica, która prowadzi do morza. Po drugiej stronie mamy kemping. A po drugiej stronie, co mówiłem, jest poczta. O, tutaj znajduje się poczta, na ulicy 1 Maja w Mielnie. Idziemy dalej. O, taką potańczyć, zabajkać i coś. O, tutaj na tym placu kiedyś był hotel taki drewniany i z basenem na zewnątrz. Hotel w 2010 roku. Rok czy dwa lata funkcjonował, później to nikt się nie zajmował tym, aż w końcu go rozebrano. Też bardzo fajny obiekt drewniany, basen. No, ale już tylko wspomnienie zostało po tym. Widzicie, trawka po hotelu, po basenie, nie ma śladu. Idziemy 1 maja i pójdziemy wprost na dyskotekę Bajkę. Dzisiaj po kilkudniowych upałach nie jest zimno, jest 25 stopni, mimo że troszkę kropi. Słońce, zachmurzone jest niebo, ale jest ciepło. Ja idę w krótkim rękawku, krótkich spodenkach. Także nie zwracajcie na tych wariatów, którzy są ubierani i zobaczyli trochę deszczu. Bo to ludzie, którzy mają zjebaną psychikę. Jakby mogli, to by jeszcze kurzyki pozakładali, nie wiem. Dochodzimy już do morza. Na tej ulicy to tutaj nic się nie dzieje, bo to jest taka przy lesie ulica, zaraz pierwsza, która prowadzi do centrum. Jedynie to jest poczta. Tutaj nie ma żadnych dyskotek na tej ulicy. O, dochodzimy już do centrum pierwszej ulicy. No i tutaj ten budynek, to jest dyskoteka Bajka. O, tam widzicie na wprost. Ale już może. No dobra. A tutaj mamy dyskotekę Bajkę. Jest tu muzyka, tak zwana sieczka. Muzyka klubowa. Jak ktoś lubi, to zapraszam. Klub Bajka. Ja uprzedzam, że w piątki, w soboty są albo... W soboty zazwyczaj to jest 50 zł za wejście, albo 40, nie? Piwo jeszcze w środku nie byłem. Nie wiem, no to... Około 14 zł myślę. W zeszłym roku było blisko plaży 12.
kurwa, pada jak skór. Ciepło jest, to wiesz. Czas na kolejne pozdrowienie, najbardziej dla chłopaków. No dobra, tu jesteśmy na głównej ulicy. Tam dalej jest promenada, to jest drugie wejście na plażę. Mors. Pada, no. Ale ciepło jest. Tam widzicie, ludzie chodzą w krótkich spodenkach, bo jest duchota. No zobaczcie, jakie dziewczyny ładne chodzą. Teraz wyjdziemy do głównej ulicy. No wprost z ulicy od Morsa widzicie wprost na Biedronkę. No właśnie. Zapomniałem wam powiedzieć o Biedronce, bo sklep to najważniejsze. Jakby ktoś się martwił, że jest drogo nad morzem. Na drogo wcale nie jest nad morzem. Mówię. Macie Biedronkę, są takie same ceny wszystkie jak w całej Polsce. Jeżeli ktoś mówi, że jest droga, jakieś paragony, grozy pokazuje, to jest to totalna bzdura i obalam ten mit, że jak ktoś pójdzie do takiej zjebanej restauracji i zamówi kurwa 4 piwa, piwo 14 zł, to sami policzcie sobie za same piwa zapłaci 5 dych prawie. I do tego dwie ryby po 50 zł, bo to restauracja, to już płaci kurde 150 zł. A później pokazują tacy idioci, jak jest drogo nad morzem. Mówię, przecież kto im kazał piwo kupować po 14 zł? Jest drogo, to niech sobie idzie do Biedronki. Jest w Biedronce kupi za 3 zł, mówię za drogą. Mówię. Do kogo mają później pretensje? Takie głupoty wstawiają na Facebooka. Nie. Ja jestem tu po to, żeby pokazać ludziom, że nie jest drogo wcale i obalić ten mit. No dobra. No i na wprost jest główna ulica dojazdowa, którą można wyjechać z Mielna teraz naprzeciwko was. No i po drugiej stronie macie Biedronkę.